Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale BALSZOJ i zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Bitwa o Anglię. Jak powszechnie wiadomo, zastosowanie radaru podczas Bitwy o Anglię miało olbrzymie znaczenie dla Brytyjczyków, ale nawet z wykorzystaniem tak złożonego sprzętu, wykrycie nadlatujących niemieckich maszyn było niezwykle trudne. Zresztą, nawet gdyby wszystko działało jak należy, to Brytyjczycy nie mogli tak po prostu pokazać, że są w stanie namierzyć każdy nieprzyjacielski naród. Konieczne było więc regularne Posyłanie w powietrze patroli, które miały czekać na pojawienie się niemieckich bombowców. Anglicy mogli tylko mieć nadzieję, że część wysłanych w powietrze myśliwców wystartuje we właściwym momencie i zdoła przechwycić nieprzyjacielskie naloty. 7 lipca 1940 roku na wodach kanału La Manche pojawił się duży konwój, który wzbudził zainteresowanie Luftwaffe. Statki zostały namierzone przez załogę jednego z rozpoznawczych Dornierów Do-17, które kręciły się wzdłuż Wybrzeża Angielskiego. W tym samym czasie w okolicy wyspy White pojawił się angielski 145 Dywizjon. Anglicy nie mieli większego problemu by rozprawić się z samotnym Do-17, ale miejsce jednego bombowca rozpoznawczego bardzo szybko zajął kolejny. Tym razem w powietrzu nie było już hurricanów ze 145. Dywizjonu, ale ich miejsce zajęły harikeny z 43. Dywizjonu, który podobnie jak 145. stacjonował na terenie położonego w hrabstwie Sussex lotniska Tangmar. Po kilkudziesięciu minutach patrolowania nad konwojem wskaźniki paliwa w kabinach myśliwców zaczęły wskazywać niebezpiecznie niski poziom, więc Brytyjczycy ruszyli w stronę swojej bazy, a nad konwojem pojawiły się następne myśliwce, tym razem z 601 Dywizjonu RAF. Również ich pilotom udało się spotkać z niemieckim samolotem rozpoznawczym Do-17. Utrata trzech samolotów rozpoznawczych nie stanowiła jednak większego problemu dla urodzonego w 1885 roku Alberta Kesserlinga, który przed posłaniem wyprawy bombowej nad konwój chciał zebrać odpowiednią ilość informacji na temat kursu, prędkości i składu konwoju. Anglikom może i udało się zestrzelić trzy niemieckie bombowce, ale już wkrótce nad konwojem miało zrobić się gęsto od nieprzyjacielskich maszyn. Do lotu przygotowywano 45 bombowców, które o 7.30 oderwały się od ziemi i ruszyły w stronę celu. Na dotarcie nad konwój, lotnicy niemieccy potrzebowali 55 minut. Kilka chwil potem jak w celownikach bombowych nadlatujących nad angielski konwój samolotów, pojawiły się alianckie statki handlowe. Anglicy także poderwali swoje samoloty. Oczywiście myśliwce startujące z okolic Croydon i Hornchurch dotarły na cel zbyt późno, żeby urządzić sobie polowanie na bombowce, ale za to ich piloci mieli okazję do spotkania się z niemieckimi myśliwcami. Fighter Command po raz kolejny dało wciągnąć się do nierównej walki, w której RAF znajdował się w znacznie gorszej pozycji. Do starcia w obronie konwoju doszło w dość niekonwencjonalnych warunkach. Niemcy spadli na 65. Dywizjon, który starał się dogonić ostatnie niemieckie bombowce, jak orzeł na stado kuropatw. Niemcy nie mieli większego problemu z zestrzeleniem całej sekcji zielonej. W walce poległo trzech brytyjskich pilotów. Operacje wymiatania, prowadzone przez Niemców, wciąż były szczególnie udane dla Luftwaffe, ale Anglicy ponosili w nich spore straty. Oczywiście również Anglicy próbowali swoich sił w opanowaniu przestrzeni powietrznej nad kanałem La Manche. Niestety efekty tych działań były takie sobie. Anglicy wprawdzie zdołali utrudnić robotę niemieckim samolotom rozpoznawczym, ale za to zaciemnili obraz radarowy ruchu nad kanałem. Wkrótce potem okazało się, że dalsze utrzymywanie samolotów myśliwskich nad kanałem bez wyraźnej potrzeby praktycznie nie ma sensu, dlatego też Anglicy postanowili wycofać Spitfire'y z udziału w podobnych misjach. Zamiast tego zaczęto przygotowywać specjalnie wyposażone do prowadzenia misji rozpoznawczych warianty Spitfire'a, które kierowano nad północną Europę, gdzie ich piloci wykonywali mnóstwo zdjęć niemieckich przygotowań do inwazji na Wielką Brytanię. 8 lipca na wodach otaczających Wielką Brytanię było tylko 7 konwojów. Nie oznaczało to jednak, że brytyjscy piloci będą mogli odpocząć. Wprost przeciwnie. W powietrzu. Utrzymywały się wielkie chmury, które ułatwiły robotę niemieckim samolotom rozpoznawczym, kręcącym się w rejonie kanału Bristolskiego i ujścia Tamizy w pobliżu cieśniny Kaletańskiej. Do południa stacje radarowe w hrabstwie Kent pokazywały, że Niemcy zbierają się w rejonie Padekale. Anglicy nie zamierzali jednak łatwo odpuścić. W gotowości był już 610 dywizjon, który szykowano do przechwycenia eskadry lecących bez osłony myśliwskiej Dornierów Do 17. Niemcy na widok Anglików szybko zrzucili bomby, ale nie oznaczało to, że będą łatwym łupem, bo ich załogi zacieśniły szyk i próbowały odeprzeć uderzenie angielskich myśliwców ogniem broni pokładowej. Jeden z angielskich myśliwców prawie od razu oberwał kilkoma celnymi seriami i runął do wody. Pechowcem był pilot officer Raven, który ratował się na spadochronie. W odpowiedzi na narastające problemy chłopców z 610 Dywizjonu, na pomoc wezwano Harikeny z 79 Dywizjonu. Dziewięć myśliwców, nim zdołało dotrzeć do rejonu, gdzie pojawił się problem z dornierami, wpadło na niemieckie myśliwce, które prowadziły wymiatanie. Nim Anglicy zorientowali się, co się w ogóle dzieje, dwa z dziewięciu wysłanych Harikenów spadły w ogniu na ziemię. Jednemu z pilotów udało się wylądować w wodzie, ale jego stan był bardzo zły. Drugi Anglik nie miał nawet tyle szczęścia i zginął za sterami swojego myśliwca, który roztrzaskał się o tafle wody. Anglicy może i mieli Spitfire'y, ale póki co ich piloci byli w stanie polować tylko na maruderów z niemieckich formacji, wszystkim zaś brytyjskim pilotom wyraźnie brakowało polotu. Minęło parę dni i wstał ranek 10 lipca 1940 roku. Pogoda była taka sobie: niebo nad kanałem było pokryte gęstymi chmurami, padał deszcz, ale wszyscy spodziewali się, że już za chwilę, już za momencik pojawią się niemieckie bombowce. W ciągu poprzednich 10 dni lipca Niemcy przeprowadzili 6 nalotów. W każdym z nich uczestniczyło 50 i więcej samolotów bombowych. Nie wiadomo dlaczego 10 lipca został uznany za początek bitwy o Anglię. Wiadomo natomiast, że tego ranka panował pozorny spokój czy wręcz cisza przed burzą, która była do zauważenia także w stacji radarowej West Beckham na wybrzeżu Norfolk. Siedzący za ekranem radaru obserwator stacji Chain Home miał właśnie zapalić papierosa, gdy na jego ekranie pojawił się niewielki blip. Była to maleńka plamka światła na jednym z kilku małych ekranów rur katodowych. O 7.30 sygnał Scramble dotarł do stacjonującego na terenie Show 66 Dywizjonu, który poderwał w powietrze trzy Spitfire'y. Myśliwce powoli odrywały się do ziemi, po czym zaczęły formować szyk. Na jego czele leciał Charles Cook, który zebrał swoich ludzi i wyprowadził ich nad chmury. Po kilkunastu minutach Anglicy dostrzegli Dorniera Do-17. Zegarek w kabinie Spitfire'a pilotowanego przez Cooka wskazywał 8.15 i właśnie wtedy trzy Spitfire'y rzuciły się do ataku na samotny bombowiec. Niemiecki pilot wyrywał się jak piskorz, ale Anglicy byli tuż za nim. W końcu jeden z niemieckich strzelców pokładowych wpakował celną serię SKM-u MG-17 w osłonę kabiny Spitfire'a Cooka. Anglik zaczął kląć pod nosem, ale z Dorniera buchnął dym. Bombowiec wszedł w podciągany skręt, łagodnie szybując ku wodom kanału, po to by wreszcie rąbnąć o tafle wody. Z niemieckiej załogi nikt nie ocalał. Piloci Spitfire'ów wrócili do domu. Byli szczęśliwi. Tego samego dnia w powietrzu kręciło się jeszcze kilka bombowców rozpoznawczych z niemieckimi znakami. Dorniery szukały ośmiu angielskich konwojów, które tego dnia znajdowały się na brytyjskich wodach przybrzeżnych. Największym z nich był Brad, który około 10.00 został dostrzeżony przez rozpoznawczego Do-17, któremu bezpieczeństwo zapewniała eskorta złożona jedynie z 30 BF-109. Obecność tak licznego zgrupowania wzbudziło zainteresowanie Anglików, którzy poderwali samoloty. W stronę konwoju poleciało 6 Spitfire'ów operujących z lotniska Manston. Maszyny z 74. Dywizjonu poszły prosto na Dorniera, nie zwracając uwagi na niemieckie myśliwce. Pomimo pojawienia się niemieckich myśliwców, Anglicy walili w stronę Dorniera, plując ogniem ze wszystkich luf. Cockpit niemieckiej maszyny dostał kilka serii i szybko stanął w ogniu. Widząc, że Dornier spada, Spitfire rzuciły się w stronę Messerschmittów, które tymczasem okładały je ogniem z karabinów maszynowych i działek. Zaczęła się kotłowanina, z której najbardziej skorzystała załoga Dorniera. Bombowiec może i ciągnął za sobą smugę dymu, może i wiatr hulał po kabinie, ale samolot dowległ się za kanał, by awaryjnie wylądować niedaleko Bulonii. Tymczasem nad kanałem toczyła się walka powietrzna, w której po raz kolejny Spitfajery nie zdołały rozstrzygnąć spotkania z nieprzyjacielem na swoją korzyść. Dwa z nich już na samym początku oberwały na tyle mocno, że musiały od razu skierować się w stronę własnej bazy. Pozostałym pilotom udało się uszkodzić jednego BF-109. Starcie po raz kolejny zakończyło się remisem z drobnym wskazaniem na Niemców. Wiadomo wszak powszechnie, że w piłkę grają wszyscy, ale wielkie imprezy wygrywają Niemcy. Tymczasem napięcie narastało, a w powietrzu znalazły się Spitfirey z 74 Dywizjonu. Pilotom powiedziano, że czeka na nich 6 BF-109, które zbierają się nad Dover. Wkrótce potem do akcji weszło także 9 Spitfire'ów z 610 Dywizjonu. Walka była jednak krótka. Jeden Spitfire został zestrzelony, a Niemcy uciekli, nie ponosząc żadnych strat. Jednocześnie Niemcy zaczęli zapuszczać się w głąb Wysp Brytyjskich. 70 niemieckich bombowców zapuściło się na Swansea, zabijając 30 ludzi. Bomby spadły także na statki, stację kolejową, elektrownię i fabrykę amunicji. Nim nad cel dotarły samoloty z 92. Dywizjonu, okazało się, że niemieckie bombowce po prostu odleciały. W tym czasie dochodziło też do sytuacji kuriozalnych, ale za to bardzo w stylu brytyjskich lotników. Pułkownik Ira Jones, weteran z czasów I wojny światowej, złapał lekki bombowiec Henley i ruszył w pościg za niemieckim bombowcem Ju-88. Pilot ściskając z dłoni pistolet sygnałowy Verey, wygrażał załodze niemieckiego Junkersa, ale tak się pechowo składało, że Niemców to on mógł co najwyżej zabić. Śmiechem. Albo oni jego. Z karabinów maszynowych. Tak czy inaczej Niemcy wzięli sobie na cel kolejne konwoje. Wprawdzie pierwszy Dornier, który pojawił się w pobliżu konwoju Brett, oberwał jak trzeba, ale zdążył zameldować o kierunku, w którym płynęły statki. O 13:30 Niemcy zaczęli zbierać się w rejonie Padekale. Kilkanaście minut później obserwatorzy w konwoju meldowali o licznych kontaktach wzrokowych z samolotami nieprzyjaciela. Rozpoznano 26 Dornierów Do 17 pod osłoną 40 Bf 110 i 24 Bf 109. Siedzący za sterami sześciu harikenów piloci z 32. dywizjonu meldowali o 60 Dornierach. Szybko przyjęli formację w kształcie odwróconej litery V i ruszyli do ataku, zastanawiając się zapewne ilu z nich zobaczy jeszcze słońce. Wkrótce potem do kotłowaniny nad konwojem dołączyli także chłopcy ze 111 dywizjonu. Jeden z Anglików wspominał potem, że podczas czołowego ataku można było zobaczyć zmarszczki na nosach niemieckich pilotów. Anglicy nawet nie próbowali wykonywać uników. Tom Hicks miał 23 lata i był tak zapatrzony w celownik, że gdy sylwetka Dorniera przesłoniła całą kabinę nawet nie próbował odbijać w bok i z całym impetem walnął w samolot niemiecki. Z odciętym skrzydłem jego Hurricane spadł do morza. Zwłoki pilota odnaleziono po ponad miesiącu na wybrzeżu Holandii. Widząc, że impreza nad konwojem Brett zaczyna przybierać na sile dowództwo Fighter Command, nakazało poderwanie kolejnych pięciu dywizjonów. Anglicy i Niemcy zaczęli zbierać się nad konwojem niczym kierowcy BMW na parkingu pod miastem w piątkowy wieczór. Wkrótce w powietrzu było około 100 angielskich i niemieckich samolotów, które raz po raz wdawały się w wymianę ognia. Kotłowanina trwała, ale piloci Hurricane'ów w końcu zdołali dobrać się do lecących w ciasnych formacjach BF-110 bombowców. Na łatwy łup liczyli także piloci Spitfire'ów. Jednym z nich był John Mungo Park, który wykonując kilka efektywnych zwrotów, zdołał dojść na pozycję pozwalającą na oddanie strzałów do Dorniera, który po chwili runął do morza. Kolejnym pilotem, który pchał się do walki, był Henry Ferris, który doleciał swoim harikenem nad cel w czasie, gdy nad konwojem pojawiła się druga fala bombowców. Ferris prowadził grupę myśliwców, które ruszyły do ataku na Dorniery. Piloci szybko zeszli w dół i zaczęli walić do wszystkiego, co się rusza. Po rozbiciu formacji bombowców Harikeny pogoniły nad morze za BF-109. Ferisowi udało się zestrzelić jedną 109, ale w momencie, gdy z zadowoleniem obserwował koniec swojego przeciwnika, stwierdził, że coś uderzyło go w nogę. W ślad za nim leciał już BF-109, który raz za razem posyłał w stronę Ferisa serię karabinów maszynowych. Feris tym razem dociągnął do bazy, ale bitwy ostatecznie nie przeżył. O tym jednak innym razem. Kolejny harikan został trafiony, ale jego pilot również zdołał dociągnąć nad własne lotnisko. Kilkanaście niemieckich samolotów tłukło się po niebie z zabitymi i rannymi członkami załogi. Na dnie kanału ryby mogły z radością stwierdzić, że niemieccy lotnicy z czterech zestrzelonych tego dnia samolotów są całkiem smaczni, znacznie lepsi od żelastych Anglików. W konwoju Brett doszło do uszkodzenia tylko jednego statku. Pierwszy dzień bitwy o Anglię dobiegał końca. Po całym dniu marszałek Hugh Dowding stwierdził, że sukces odniesiony w pierwszym dniu bitwy Anglicy mogą zawdzięczać tylko i wyłącznie radarowi. Jednocześnie Dowding stwierdził, że Raf zaczyna osiągać dojrzałość. Jego chłopcy przestawali być latającymi pierdołami. Dzisiaj z mojej strony to wszystko. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim wspierającym kanał. Możecie dołączyć do tego grona zarówno za pośrednictwem YouTube'a, jak również Patronite'a, Odyssey czy wirtualnej kawy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów i widzów wspierających Adama Gałkę, Tomasza Sokolnickiego, Hollywood Trousersa, Jakraka, Grabka, Łukasza R., Roberta Banacha, Tomasza M., Tomasza K., Medzi Smith, Józefa Paliweca, Luke G, Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego, Konia Albinosa, Radka, Bartosza Sierackiego, Roberta Nowosada, Pana Horsa, Andrzeja Rada, Artura Adama G., Mikołaja Jakuba Barskiego, Tomasza Mroszka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Gdańską Wizję Mirka Samsela, Macieja Rozpare, Piotra Rutę, Tacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Rysia Borysia, Pankins Sana i Henry Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć!